Siema, z tej strony Fedorow. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać w Bed Wars z Niki właśnie. I to jest najlepsze, ponieważ miałem dzisiaj nagrać odcinek z Oluś, która niestety odcinek sam w sobie nie wyszedł, przez to mieliśmy nagrać kolejny odcinek, ale niestety skończyło się na starych moich wspomnieniach i na tym, jaki kiedyś byłem, więc no. Przepraszam bardzo, że nie wyszło odcinek, a miał wyjść, więc to jest niedopatrzenie z mojej strony i postaram się już nie popełniać tego błędu. Kurczaczki pieczone. Tak, Franełełę to jest mój największy idol, którego miałem. Dobra, więc kurczaczki pieczone zaraz spadę, ponieważ Butterfly'a nie robi. Kurczę. Dobra, udało się. O ty, dobra, i teraz robi tak. Bierzemy sobie troszeczkę tego. Później teraz robi tak. Nie chcę ryzykować. To jest zbyt mocne ryzyko. Robimy tak. O kurwa! To było bardzo mocne ryzyko. Kurczę pieczone, czy gdzie jest ten szary? A szary nie ma, szarego nie ma. To nawet dobrze, kurczę pieczone. Nawet dobrze. A w ogóle jak mam u was dzień miał? Bo mam bardzo fajny minął mi dzień. Dzisiaj nie wiem, czuję taki dobry humor, taki fajny vibeczek. I w ogóle jest git. Z kurczaczki pieczone. Udało się na dzisiejszy dzień. I nawet i przez to, że odgapię od Franuę, postanowiłem sobie zrobić mieć takiego skinka. Nie zobaczycie. Ale chyba na wstępie lub na końcu gdzieś uda mi się dać skinka. Mam wrażenie, że handcam jest jakby za wielki. Muszę się nauczyć draklika w mocniej rzeczy, ponieważ chcę się nauczyć, wiadomo, tego. O ja pi... chcę się nauczyć zacząć robić God Bridge'a. Z takim podejściem to nie... Wiedziałem. Czy ty możesz spaść? No oczywiście, że nie Niestety musi zostać przeze mnie unicestwiony, jeżeli mi się to w ogóle uda. Dobra, robimy trade beda, ma to w piździe. O kurwa, albo nie robimy trade beda. O Jezu! Na szczęście nie robimy trade beda, przez to jestem usatysfakcjonowany. Jemy tego. Dobra, kurwa. Jest dobrze. Czerwonego będzie teraz trzeba podjechać. Ponieważ mnie lekko zdenerwował, trzeba przyznać. Dobra. Tym zdenerwowanym pan zaczynamy. Tutaj wpierniczamy mu się na górę. Zrobimy teraz tak i idziemy po prostu go zabić. Jak najprościej. O kurwa. Zniszczyłem cię, badania. SSIK-a szybko. Jest git. Nie wiem, dlaczego ja kupiłem te miecze. Chyba ze stresu, że bałem się, że zrobi mi takiego jednego trolla, jak taki jeden gracz. Więc no, widzowie, moi wspaniali, oczywiście, jeżeli lubicie takie materiały na moim kanale, zostawcie lajka razem z dzwoneczkiem. Dobra, teraz idziemy tutaj. O kurwa. O, wyjebałem gościa. Dobry człowieku. Zostanie skancelowany na Twitterze przez moje Julki, znaczy co? Teraz bierzemy tak. Tak. Jest idealnie wszystko pięknie zaaplikowane w moje czyste serce. Oczywiście nie wygram tej rozgrywki, ponieważ gość jest o parę naście kurwa poziomów większy ode mnie. Ma się jakich w skillu. Więc niestety w związku z tym nie mogę pokonać tego osoby. Oczywiście nie wyjeb się teraz. Aż teraz zacznę Butterfly'a robić. Nie, no nie wyjebał, myślę, jakby zrobić takie. Niby green jest
A jednak jest z tej strony green. Ej, to jest nawet. To dobra, no myślisz. Mi się nie podoba. Powinno być. Czy mogę nazwać to, że brak nadziei jest to, że chłop mnie pokonał? I mogę to nazwać brakiem nadzieją, czy bardziej mogę na. O, tyku. O, to już mogę nazwać pierwszym brakiem nadziei. I trolu jeden. Przepraszam, ale zesrałem się troszkę. Jak kolega, to ponęta trzeba rozwalić. Robimy uciekamy od oponenta. Ej, a trochę wysoko. Wysoko, nie powiem, wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie? Uważać trzeba na dziury. Bo oponent tutaj może w każdej chwili zajść. Mamy już tutaj przygotowany na niego oponenta tutaj. Dwa fireballe. Dwa fireballasy dla pana. Oczywiście, no offense, lubię tutaj pana, ale jakby pan mógł wypierdać. Dobra, idziemy teraz tutaj szukać gościa. Oczywiście podejrzewam, że chłop będzie też miał możliwość chyba z fireballowania, nie? A zrobię to drugi. Ponieważ nie będę ryzykował. No i po prostu wygrana, ziomeczki. I teraz idziemy na kolejną arenę. O, pokczam! Dobra, wykup. Kto lata, kto buduje. Kto lata, kto buduje. To jest ten typ gracza, który po prostu jest family friendly youtuberem. I nie będę tutaj latał, bo nie umiem latać. Tra la la, siara, para, pa, para, pa. Ta 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 ta. Się tutaj, a my tutaj się sfireballował. Sheesh! To jest nic gada. Chłop ma jakiegoś. Eku, a co to ma być? Się rozdwoili i rozdwojeni jaźni mieli. Chyba tutaj oponent jednak. Jada z mojego teamu. Nie wyszedł z gry. Nie wyszedł z gry. Oznacza to, jest, że jest. Eku! Czemu wygląda jak biały? Co? Czemu tam były niewidzialne bloki? No oczywiście! No ja bym już rozwalił mu beda, nie? To jest kurwa pewne. Dobra. Jeramino. Ahoj, przygodo. KB posiadasz, mój drogi polski graczu? Oczywiście, że... Monster. Nie. Dobra, ostateczne zabójstwo, panie i panowie. Łatwo. Ale z tym kurwa przechuję, nie? Nie umiem go zbliżać. Tymczasem ja. Bro. Ja chyba źle. O niebieskim kolorze barwy. Oczywiście, że nie. Bo oni nie żyją, dobra, nieważne. To jest jak z Harry Potterem. Masz rodziców. Kiedyś buduję sobie to tak, ale przy Godbridge'u na przykład mi nie siada za. Co ten styl? Więc jakby ja się preferowałbym osobiście bez palców, ale. No, jak to woli. Oczywiście nie mówię, że jestem najlepszy w Godbridge. Zwane z tych rzeczy, ja po prostu sobie się uczy Godbridge'a. A spokojnie, na chillku. A gdzie jestem? A bo jeszcze. Nie, tak jeszcze rzucić z tym. Jeszcze istnieje oponent żółty! Aha. Oni żyją! Ej, mami! Zgadłem! Haha, umarłeś! Dobrze! Dobrze! Chłopaś ma dystansik do siebie. Mama ma. Fajny tutaj.
Kurczę pieczone, czemu nigdzie nie ma tego czerwonego śmierci? Znaczy i czerwonego oponenta, ponieważ szukam go tutaj wszędzie. Chyba tego śmiecia wytnę. Chyba. A. O, znaczy GG.